Parafia greko-katolicka z Wałcza oraz Muzeum Ziemi Wołeckiej zorganizowało wystawę przedstawiającą dziedzictwo sakralnej architektury Karpat. Na wystawie prezentowane są fotografie ilustrujące ukraińskie cerkwie oraz rzeźba i malarstwo cerkiewne. Wystawa dotyczy Ukrainy, Słowacji, Polski. Wszędzie tam, gdzie w jakiś sposób ludność ukraińska zamieszkiwała, gdzie tworzyła swoją kulturę i tam też budowała cerkwie, które miały służyć dla duchowego wzbogacenia, ale przede wszystkim, które miały prowadzić naród do zbawienia. W drugiej części wystawy odbyła się prelekcja autora wystawianych fotografii, Bogdana Tchórza. Prelegent jest redaktorem ogólnopolskiego miesięcznika cerkiewnego Błachowist oraz nauczycielem i wielkim pasjonatem, który żyje tym na co dzień. W latach 80. studiowałem w Warszawie. Często treści politycznie niepoprawne były nam przekazywane niejako w konspiracji. Było to w podziemiach kościoła. Więc proszę Państwa, czujemy się teraz zupełnie jakby było w tamtych czasach. Jesteśmy gdzieś na dole i konspirujemy. Ale to nie będzie konspiracja, to będzie opowieść o Karpatach, o ukraińskich Karpatach i architekturze cerkiewnej, która jest niezwykła, inspirująca, doskonała i warto ją poznać. Tego dnia organizatorzy nie zapomnieli o rocznicy 200-lecia narodzin wielkiego poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki. Jest to osoba szczególna dla narodu ukraińskiego, która pragnęła wolnej Ukrainy. Podczas tego dnia na całym świecie o godzinie 12 odbyło się czytanie poezji Tarasa Szewczenki. Na wernisażu utwory tego wieszcza odśpiewał zespół folklorystyczny Czeremcha. Wystawę można odwiedzać w Muzeum Ziemi Wołeckiej do 5 maja.